Siemaneczko, z tej strony Mafia Solec, a to kolejny odcineczek z FIFA 16 z Mister Adamo 15. Witam serdecznie, kłaniam się nisko, aż po samą kulę. I jak widzicie, oczywiście gramy wspaniałą reprezentacją Polski, zagramy sobie takie popremierowe, jakby to spotkanie powiedzieć. Ach, myślę, że graliśmy, znaczy przed chwilą, ale moje nagrywanie się nie udało. Niestety, było 2-1, zakończyliśmy. W 70 minucie, no bo się nie opłacało grać do końca, gdyż no szkoda czasu, a jednak nagrywamy takie filmy. Kubuś, jeszcze tu mamy rzut rożny, mam nadzieję. I jest o czym gadać, ponieważ no kurde, takiego meczu to jeszcze nigdy nie widziałem. Centrum uwagi Robert Lewandowski. No nie dziwię się, to jest życiowa forma. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. To, co on wczoraj pokazał, jak wracał po tą piłkę, dawał motywacji naszym, podczas gdy strzelił bramkę, tam od razu nie ma radości, tam ten Glik wracaj na pozycję i bronimy teraz tego. Panie sędzio, kurde. Panowie, Shailong, bardzo ładnie Shailong. I nie powiem, no mecz nie był łatwy na pewno, bo Irlandia to zawsze był trudny przeciwnik, tym bardziej wczoraj też nie grała złego spotkania. Po prostu nasi w obronie super zagrali. Szkoda, że no był taki błąd sędziego, tak, ten rzut karny. No ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, bo to było tak, że ja nie zdążyłem się jakby ochłonąć po tej naszej bramce, tak się cieszyłem, a tu nagle kurwa biegnie sędzia, patrzę, pokazuje jedenastkę, nie, także pozdro 600. Ale nasi tak często mają, że tracą bramkę, znaczy strzelają bramkę i zaraz tracą, tak. Zgadza się. Ja też będę chciał dzisiaj próbować, chociaż naszej cudownej reprezentacji strzelić gola. A jest szansa, że Lewandowski... I jest Robert Lewandowski. Nie drugi, ale pierwszy. Oczywiście. Jest w formie chłopak, jest w życiowej formie i niech ta forma zostanie, aby chociaż raz w roku, niech nie będzie to Ronaldo, nie będzie to Messi, będzie to Lewandowski w złotej piłce. Kurde no, powiem wam, że zobaczę, ale chyba nakupuję końców i zrobię sobie polski skład w Ultimate i będziemy grać polskim składem. Zasłużyli chłopaki na to na pewno. Niby na początku każdy mówił, o Wawrzyniak. Ja też na początku, Boże, jak sobie pomyślałem, że Wawrzyniak zagra, nie, ja mówię, no nie. Ale wczoraj zagrał chyba mecz swój życia, tak? To, co on pokazał... Czekaj. Nie wiem. Jak tu mnie dobrze kryją jednak obrona, Polska ma całkiem tak, pompkę. Wczoraj, zwracając na... Wejlam! Ależ Fabiański. Zwróćmy uwagę teraz na obronę, no Glik pokazał to, że gra w włoskim zespole. W ogóle chłopaki, tak jak Krychowiak, Lewy, czy właśnie ten Glik, pokazali, że grają cały czas regularnie. Bardzo ładnie, dobra, uspokójmy to teraz. W klubach i pokazali to na boisku, wiedzieli, kiedy była taka ważna sytuacja, zastawić się, wymusić ten fał, jak te sekundy lecą jeszcze w ogóle, gdy... co tu było? Czyli bardzo dobrze. I no, kurde, no po prostu wczoraj ostatnie 10 minut nie leżałem. Takie ostatnie 10 na stojąco, a później ostatnie 5 to już klęczałem, nie? Modląc się, że mówię, nie, no tylko nie 5 minut. Tam ci tak cisnęli, nie? No i te powroty lewego, po prostu bajeczka. Te wszystkie leżenia, kontuzje. Nie, kto nie oglądał wczoraj mecz, to chyba nie był patriotą. Te wszystkie kanały specjalnie poblokowali wszystko, żeby tylko ludzie mogli obejrzeć. No bo to taki awans nie zdarza się, jeszcze typowo Polakom, rozumiem, tam jesteśmy Niemcami czy kimś, to wiadomo, oni co roku praktycznie awansują. Zobacz, co tam jeszcze Lepa mu sprzedał. Położyłem się przy Fabiańskim i powiedziałem. Ale Fabiański pięknie wznawia tą piłkę, podobało mi się to. Pokazał też, że... No bo gra jednak w Anglii, pokazuje, że w Anglii no, tak właśnie powinno się zasługuje, grać. Zasługuje na pewno na... Zresztą wszyscy prawie zasłużyli, nawet Mączyński, który tam mu nie wychodziło. Mączyński super, ale piękna asysta. Nie wiem czemu nie podobała mi się gra Olkowskiego. Nie wiem, no po prostu on latał. Co z Bara zamiast trochę, no trzeba powalczyć. Kuba jednak wszedł w newsy i świeżości, pokazał jednak, że trochę ogrania ma. No jednak tak. No i Milika, brakowało jednak, ale chłopaki dali sobie świetnie radę i bez Arka. Arek tam musi... Jodłowca też mi brakowało, on zawsze wchodził, pamiętam. Nie wierzę. Yeah. O ja. Rzdziele. Kurczę. No i szkoda. Szkoda, bo teraz, sorry, aż się skupiłem, bo myślałem, że lewy już kolejną brameczkę za... Oj, teraz niepotrzebne takie szarpanie. Ale nasi chyba wzięli sobie trochę, pooglądali tego meczu ze Szkotami. Bo no w tych trudnych sytuacjach jakoś... Adam.
Ale Szkoci grali fajną, taką schematową piłkę. Piłka na skrzydło, dośrodkowanie, jazda. To samo co Szkocja. Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem Irlandia. Przed chwilą chyba powiedziałem Finlandia. Ale to mi się przez Peszkę pomyliło. Już by się chciał nabić Finlandii. Ogramy Irlandię, wypijemy Finlandię, tak jak Peszko. Jest dużo legendarnych zawodników, takich jak... Jak Finlandia? Jak... Nie, jak Zanetti na przykład, czy Pirlo. Oni grali po 40, a Peszko grał po setce, także naprawdę szacun dla niego. Nie, dzisiaj tyle co memów naoglądałem się. To jest masakra, ja po prostu w szkole to nie mogłem ze śmiechu, nie? No cóż, taki mamy klimat. Ale nie, no, rozwaliło mnie to zdjęcie z Lechem, nie? To było 9 minut, 5 bramek. O kurwa. Ja pier... 9 minut, 5 bramek, zdjęcie Lecha, było 9 kolejek, 5 bramek, a zdjęcie Peszki 5 minut, 9 kolejek. Nie wiem, gdzieś to chyba one dopublikował. Zapraszam, pooglądajcie sobie albo Lewy w formie. Też dobry mem był. Albo a najpiękniejsze to chyba było to, jak tam Lewy w okularach i... jest ten... Robben co euro. Lewy. Nie, no jest na razie 1-0, więc można spokojnie tutaj pomęczyć. Lewego! Tam. Nie, on ma ciąg na bramkę, kurde. Chciałbym mieć go w FIFA. Tam, ja nim grałem i jakoś dla mnie szał nie grał. W Ultimate bynajmniej. Jakie do... Wow, lewy z pierwszej, tam myślałem, że trochę się wysunął bramkarz. Lewy w formie. Jo, od babki. A Piszczek, no mecz życia chyba, nigdy nie oglądałem tak dobrego meczu Piszczka, nie? To, co pokazał jako obrońca... Ale jak już tylko Błaszczykowski wszedł, to już Piszczek też... Tak, ale pamiętam, jak nie zapomnę tych akcji, jak tam do dwóch właśnie dokrycia. Błaszczykowski i Piszczek, no kurde, zrozumienie z Borussii, tyle lat wspólnej gry pokazało swoje. Nie no, kurde, chciałbym taką Polskę zawsze oglądać. No i kurwa, powiem wam jedno, że Polacy nic się nie stało, sezon taki uważam za zamknięty. Gdzieś tam Beckham wczoraj miałem mema, też było kolej właśnie z tym, Polacy nic się nie stało, pobity idzie, o, pięknie, szukała. Znalazła go piłka. Jakie podanie? Aj, szkoda, że tutaj Milik nie opanował. Brady. Kurde. Ale brakuje. Za dużo zabawy. Brakuje nam dobrych zmienników. Grzesiu, nie wariuj! Ojejku. Wczoraj uderzyłeś, dzisiaj już nie możesz. A kto to jest? Grzesiek. Krychu? W ogóle Krychu. Niepodobny. Koniec. Widzieliście, no jak rzucił, ty wkurwił się, pierdalaj do piłku. Co to ma być? Dostałem piłki, koniec imprezy. Ale Irlandia bardzo fajnie, 3 strzały, 3 celne, 100%. Nie, na razie zostajemy bez zmian, mi się bardzo podobało. Chłoposzki tutaj dobre zgranie mają. Ja też. W poprzednim meczu grałem dość brutalnie. W tym meczu tak dość spokojnie. Ja największą i tak bekę na razie będę miał, że Albania nawet awansowała. Popka zobaczymy na Euro. Naprawdę. We Francji będzie śpiewał Gang Albanii, jak będą wchodzić. Ale beka była, człowieku. Albania wchodzi. Prawdziwa dama, po co twoja mama. McCartney. Pięknie. Ale fajnie uderzenie. Czekaj, kto tu jest? Glik, a on do Pazdana trochę podobny, tylko Pazdan ogolony bardziej. To musi być gol. Nie wiem. A ty też musisz być. Zobacz, tam twój leciał w ogóle. Clark. Ty, myślałem, że tu pustka jest, nie? O ja, trochę zdzierdzielił mi ten spodanie, bo chciałem inaczej, ale... Easy. Jak tam u was śnieżyca? U nas to normalnie, u Adama to już szałas niezbudowany. Ocieplenie na szałasie. Idzie. Na zimę. Miałem przeczekać to jeszcze, ale dzisiaj śnieg, to nie. W szałasie trzeba opony na zimę wymienić. Oj, odłowie nie, bo ja się też zaczynam gadać o głupotach no i gol był. No nie, ja tak się już skupiłem. Kurczę. A Tomuś to nie, pokażę. Normalnie aż zdziwiłem się, deszczu nie było przez 3 tygodnie, a śnieg zaczął padać, nie? Także zawsze spoko. Lubię to na Facebooku. Jakub. Oj tam. To może wpaść? Wepchnij go! Kurde, bo jednak ta FIFA czasem tak marzy, idzie bramkarza wepchnąć. No ale myślę, że tak by jakbyś chyba wepchnął mnie, to mógłby być faul. Nie. To jednak ty byś wpadał na mnie. O, nie wychodzi bramkarz. Kurczę, szkoda. Się zaskakująco.
Ale myślę, że nawet lepiej, jakby nie jeszcze jeden rzut rożny? Nie. Szkoda. 1-0 jest, na razie jest spokój. Czas na... Czekaj, czy tam peszko się rozgrzewa? Znaczy on to już na pewno na kung fu szukałe trzeba bynajmniej. Bo... Ale pięknie Lewandowski tu znajdzie. Jest given. Ja właśnie wczoraj, nie wiem, to nie był mój jest na pewno Grosika. Jakoś, no, kurde, no. Ani jeden na jeden nie szedł. Próbował, ale mu nie wychodziło w ogóle. Nic, kompletne zero. Ale naprawdę tak. Miał super akcję. No, kilka super akcji i on to tempo powinien wykorzystać. Adam tu nas miota. Nie no, ładnie, nawet miota. Się poradził Krapa. Sobie. Henryk. O Jezu. Henryk. Ja, Glik. No, Glik, wyczyścił to. Milik, nie od razu. Nie od razu. Nie tak łapczywie. Milik, nie dokazuj. Kurde, myślałem, że moja. Brama. Nicole. No, tak myślałem, bo widziałem, że to leci. Kurczę. A wczoraj nie mogłem, jak nie dziwię się, jak straciliśmy właśnie tą bramkę od razu, tak ten, ja Słowiańskiego nie mogłem, jak on tą wodę pił, tak widziałem, że już ma takie nerwy, że chyba zaraz słupek rozszarpie. Szkoda, no, że tak. Ale wcale, że on tak blisko był obronienia tego, naprawdę. No, on gdyby się rzucił sekundę on by to wyczuł. Dobrze, Shailong. Wracamy do początku, 1-1, czyżby będzie taki... O kurwa. Czyżbyś... Irlandia jedzie na Euro Francja? Nie. La Viva la Francja? La Viva? La Viva. Lewy nie. Cześć, lewy fajny zwodzik miał, co tam kanałem mignął tego. Holuju. Dziwne to było, ale... Dobra, poczekajcie moment. Trzeba tu teraz jakąś akcyjkę ładną. O Jezu, myślę, no nie wkurza mnie ta naprawdę, kamera to jest tak bardzo wkurzające, że jak się poda szybką piłkę, to ona nie nadąża pokazać, nie wiemy wtedy, gdzie ta piła leci nawet. Henryk! Nie wiem. Ale mój tam na plecach mu musiał przez chwilę. Wyjąć. No, Grosik już. Jakie zmianki może by się tu przydać? W ogóle, kurde, ten, jak on ma. Lewy to ja nie wiem, skąd te płuca dorwał. Żeby wybiegać tyle w meczu, to trzeba mieć naprawdę... O, Mączyńskiego może puścić, ale nie, Odłowiec dobrze tu zagrał. Nie wpuszczam, nie robimy na razie z... Zaszalejmy. Nie, jak on ma latać mi, to nie. Niech pozostanie to. Zaszalejemy. Bez zmian. Boże, tak ciemno w tym pokoju, że ta kamerka ledwo mnie tam widzi chyba, nie? Super. Sławomir Peszko. Łomatko, ile Irlandczyków. Jadziem. Sławek po setce. Peszko rozgrzany. McCartney. U mnie jest ten, który jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Robbie Keane. O ja, ono. Boże. Oshi. Willen. Ależ to była dobra akcja. Spokojnie. Ale Rudego też rzuciłem. Rudy na spalonym. Weź Rudy, ten Rudy, to mnie tak kurzał. Wczoraj powinien przy drugim faulu już dostać żółtą. To jest taka... Rudy. Ja się w ogóle Rudego nie wrzucałem, dopiero teraz, nie wiem, jakieś... Tak wyczaiłem gościa. No nie, dobra, ej, kurde, trochę za szybko tracimy tą piłę. No trochę. Aaa! Będzie problem. Oj! Nie wierzę, ja protokolnie rozplanowałem. No Milik pokazywał, wiem, sorry chłopie. Ja! Kurwa! To było, aj, spieprzyłem sprawę. Hulahan. O chuj. Oj, kin. O! Ale fartowne. Ja! Chuja! Pazdam! Ale... Kupiszek. Ja pierdzielę, ale tutaj... Nie ma, to już jest linia. Kogo my tu mamy? Pozdrawiam Brady'ego. Ja pierdzielę, ale blisko. A Bilik. Ty wysoka mordo. O kurczę. Już ostatnio mi Insua tak trafił cudną bramkę z tego miejsca. Lewy. O Jezu, lewy się tu minął. Ten co po plecach tam. Oj Peszko, jakie zagranie. Lewy! Coleman. Peszko. Jaki chuj, żeby cię przepchnął. No z tego miejsca można strzelać. O ja pierdolę. Coleman.
Kilman. I nie wierzę. Powtórka akcji, nie? O ty kurwo ruda, nie? To nie był rudy. To był Brady. A Brady nie jest rudy. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Kurde. Holahan. Chujahan chyba. Mija właśnie 85. minuta. 85. minuta mina spotkania. No nie wierzę, jak tamto spotkanie wygrałem 2-1. Grałeś na razie, no wiesz, to jeszcze nie do końca to było. No myślałem, że tutaj do lewego jeszcze leci ta piła. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Yeah. Nie, co jest? To już nie jest taka płynna, znaczy... Ale podanie do McLeana. Clean! Clean! Znalazła mnie, szukała. Weźmiesz tą piłkę, wybijesz wreszcie, no. Ja przyjdzie. Dla mnie. No to nie tak powinno tak być. Powinno no nie być powinno. W Polsce powinno być zakazane takie rzeczy. No, dobłe to było, jodlowiec. Znalazł Sławka po setce. Sławek? No nie! O, jak mnie tu wyczytał. Nie, to zrobiłeś, nie? Musiałem, nie... Wyprzedziłbyś mnie i byś mi też zabrał piłkę, więc na jedno wyszedziłem, musiałem się wzejść, ale tu... Glik, glik, jodołowiec, Clark go ścisnął. No nie, mogłem to uderzać od razu z pierwszej. Jeden, no jeden. Ale wtedy było 2-1, Adam, nie ukrywajmy tego, nie zrobiłem zdjęcia, szkoda. Nie ukrywajmy tego, że jednak odpuściłem w drugiej połowie, jak dowiedziałem się, że nie nagrywasz, więc... Dobra. Nie ścisnąłem tak. Także to by było na tyle, dziękujemy wam serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć! Marka.